Każdy człowiek ma dwa końce. Serial radiowy. Każda rodzina skrywa tajemnice, o których mówi się tylko szeptem lub w ukryciu. Każda rodzina przeżywa swoje dobre i złe chwile. Ale w tej rodzinie dzieją się rzeczy, o których wam się nawet nie śniło. W poprzednich odcinkach. W rodzinie Leśniewskich życie toczyłoby się zupełnie spokojnie, gdyby nie pewne okoliczności. Wieloraka tożsamość głowy rodziny Marianny daje się we znaki jej statecznej matce Eleonorze oraz niezwykle cierpliwemu mężowi. Jakby tego było mało, swoje problemy ma również adoptowana córka Luiza. Minęły święta i chociaż zakłócone przez niezwykły prezent podarowany przez nieznajomego, huśtawkę, nie zapowiadały jeszcze nadchodzącej tragedii. Podczas karnawałowej imprezy do domu Leśniewskich wchodzi nieznajomy. Okazuje się, że ojciec Marianny i Zuzanny żyje. Pada strzał. Edward trafia do szpitala, a Michał zostaje aresztowany. Tymczasem Zuzanna i Marianna próbują przypomnieć sobie wydarzenia sprzed 15 lat. Dlaczego Michał strzelił? Dlaczego Edward powrócił? Co w tym wszystkim znaczyła Luiza? Odcinek 5. Jesteś. Jak widać. Nie chciałam jej skrzywdzić. Na kogo chciałeś? Mnie? Zuzannę, Michała, kogo? Nic nie rozumiesz. Ja nie rozumiem. Ja. A kto zmagał się z twoją chorobą od lat? Kto woził cię od lekarza do lekarza? Kto wierzył, że nad tym można zapanować? Kto kochał cię tak ślepo, że nie widział, co się dzieje. Kochanie. Kochanie. Od lat to słowo nic nie znaczy. Nie wycieraj sobie nim mojego życia. Nie masz do niego żadnego prawa. Czekałem tyle lat, by je zobaczyć. Powinnaś odpisywać na moje listy. Jedyne, co powinnam, to strzec własne dzieci. Ty nie wiesz, co on mi robi. On nie istnieje. Krzywdzi mnie. Zmusza do strasznych rzeczy. On nie istnieje. Nie chce mnie zostawić. Nadal jest tutaj. On nie istnieje. Przepraszam panią, szukam Edwarda Leśniewskiego, pokój 205. Tak, jestem jego wnuczką. Cześć babciu. To znaczy Eleonoro. Ciii. On zasnął. Dziś jestem babcią w pełnym wymiarze. Co tu robisz? Właściwie nie wiem. Chciałam zapytać. Pytaj, pytania nie bolą. Odpowiedzi bywają czymś znacznie gorszym. Jak to się mogło stać? Najłatwiej wytłumaczyć wszystko chorobą. Chorzy powinni się leczyć. Tak, a czasem to nie pomaga. Ale nie można takich ludzi wypuszczać na ulicę. No dobrze, że Marianna tego nie słyszy. To co innego. Jesteś pewna? Babciu, jak mogłaś go kochać? Oczywiście, że mogłam. Do tego wierzyłam, że go uleczę, że on dla mnie się zmieni. I że miłość wszystko zwycięża. To przecież tak nie działa. Widzę, że jesteś mądrzejsza niż ja w twoim wieku. Ale nic nie zauważyłaś? Przecież nie zmienił się tak nagle. Wiedziałaś, że jest chory. Nie mogłaś ich ochronić? Nie mogłam.
Za oknem wszystko wydaje się inne. Kto strzelał? No przecież pan wie. Nie unikam odpowiedzi, ale pytanie wydaje się idiotyczne. Nie chcę nikogo chronić, proszę pana, nie muszę. Tak, strzelał mój szwagier. Jak to sam z siebie? Sam z siebie to strzela jakiś palant, morderca, zboczeniec albo inna hiena, tak? Musiał strzelać i tyle, co pan taki upierdliwy? Nie jestem bezczelna, nie znoszę tylko głupich pytań. Tak, ja rozumiem, że chce pan wszystko wyjaśnić, ale chyba słyszał pan, że są takie rzeczy, które nie śniły się nawet filozofom. Ja? Nie, proszę pana, nie zajmuję się filozofią. Wachowicz. Wachowicz. Przez CH. Nie, no ja domyślam się, że umie pan pisać, ale wie pan, ja już wszystko widziałam. Co tam robiłam? Ja, proszę pana, jestem nauczycielką Luiz. Tak, tak. Luiza to córka. Nie, no to nie były korepetycje. Ja po prostu musiałam coś wyjaśnić z jej rodzicami. To już było 2 miesiące temu, a pan ciągle zadaje te same pytania. To już się staje bezsensowne. A co, przepraszam, chce mnie pan zamknąć? Sprawa jest przecież jasna. To była obrona. Nie miał broni? A czy trzeba mieć broń, żeby kogoś skrzywdzić? Może i trzeba było przede wszystkim wezwać policję, ale chyba nie będziemy tego roztrząsali po raz kolejny. Tak. Przyznawałem się już chyba 200 razy. Nie, proszę pana, ta uwaga nie jest ironiczna, ale powtarzam to samo kolejnej osobie. Pan to teraz spisze, a jutro znowu kogoś przyślą i znowu będę powtarzał. Tak, mam pozwolenie na broń. Rozpoznałem w nim człowieka, który skrzywdził już kiedyś moją żonę i nie miałem zamiaru pozwolić, żeby zrobił to po raz kolejny. Strzeliłem i zrobiłbym to raz jeszcze, gdyby zaszła taka potrzeba. Nie żałuję. Nie znam pana. Kim pan jest? Poproszę o sok. Chcę soku. Pomarańczowego. Te ściany są brzydkie, a pan śmierdzi. Nie potrzebuję zastrzyku. Jestem spokojna. Spokój. Równowaga psychiczna. Brak gniewu i zdenerwowania. Stan pozbawiony kłótni, konfliktów, sprzeczek. Cisza. Brak hałasu. Lubię spokój. Zna pan całą historię. Ile razy będziemy to powtarzać, no? Tak, znałam Mariannę. Mariannę Leśniewską. No przecież nie mówimy tutaj o żadnej innej. Owszem, poznałyśmy się w szkole. Tak, wiedziałam, że jest chora. Nie, no powiedziałam przecież, że nie. To wcale nie wydaje się dziwne. Czy pan rozpowiadałby wszystkim wokoło o szalonym ojcu, co chciał wymordować niewinne dzieci w imię Boga? Pan, przepraszam, by się tym chwalił, tak? Nie chciałabym odpowiadać po raz kolejny na to samo pytanie. Wcale nie muszę. Uwzięliście się i tyle. Może mi pan przynieść szklankę wody? Gazowaną, jeśli łaska. Tak, jestem wymagająca. Za to chyba nie wsadzają państwo za kratki? Dziękuję. Nie, ojciec nigdy nas nie skrzywdził, aż do tamtego dnia. Ach, chce pan wiedzieć, jak się z tym żyło przez tyle lat? Naprawdę, chce pan wiedzieć? Zajebiście chujowo. Od samego początku. Tak, byłem tam. Nie mogłem jej wtedy zostawić. Myślałem, że to minie, że to szok. Czy chciałem go zabić? Nie wiem. Ale nie chciałem, żeby on zabił ją. Tak, studiowałem medycynę, jestem lekarzem neurologiem, ale co to ma wspólnego? Nie praktykuję od 2 lat. Owszem, zajmuję się teraz zmarłymi, ale nigdy nie zabijałem pacjentów, żeby mieć większy utarg, jeśli o to pan pyta. To prawda, rzadko wychodzę. To chyba nie ma związku ze sprawą. Myśli pan, że szaleństwo jest zaraźliwe? Michał? Nigdy mnie nie zostawia. Lubi nasz dom i ja też lubię i chcę już stąd wyjść. Kim teraz jestem?
To taka zabawa? Ja podam panu słowa klucze, a pan zgadnie. Bzdura! Tylko idiota nie jest w stanie pojąć, o co w tym wszystkim chodzi. Nie zna pan tej gry. Nie, no nic pan nie rozumie. To zupełnie nie o to chodzi. Nie pojmuje pan? Gdzie jest moja córka? Siłem się spełniony, ponad światem rozpostarłem moje dłonie. Już byłem niemal bliski zrozumienia, zrozumienia tajemnicy wszechstworzenia, zrozumienia tajemnicy wszechstworzenia!
Dlaczego mnie adoptowali? Bo tego bardzo potrzebowali. Jestem takim eksperymentem, tak? Nie no, nazwałabym to raczej terapią. Eksperymenty na ludziach są raczej zabronione. Tego uczą was w szkołach? Ciekawe. Pozwolono, by cię wzięli, bo przy tobie Marianna wydawała się być sobą. Tak, tak, to prawda, jesteś eksperymentem, nie będę cię okłamać. Myślałam, że im na mnie zależy. Dziecko, ale oczywiście, że im zależy. Oni postawili na głowie cały system adopcyjny. Ja nigdy nie widziałam, żeby o coś tak razem walczyli. To nie była walka o mnie. Ale oni wtedy tego chyba nawet sami nie wiedzieli. Luizo, możesz odejść. Za rok będziesz pełnoletnia i zrobisz, jak uważasz. Myślałam, że mnie pokochali. Że myśleli o mnie. Za oknem wszystko wydaje się inne. Luiza? Tak, wzięli ją z domu dziecka, ponad rok temu. Nie mogą mieć teraz własnych dzieci. Proszę pana, jeśli pan chce zdać szczegóły, to proszę pytać Michała. Ja im pod łóżkiem nie siedzę. Tak, tak, Marianna była w ciąży. Wiele lat temu. Owszem, pomagałam przy adopcji. Chociaż ja uważam, że to szaleństwo w ich sytuacji. A co to właściwie za pytania? Przecież każde dziecko potrzebuje rodziny, nawet nastolatka. Każdy chciałby adoptować niemowlaka. Tak łatwiej. A co z dziećmi porzuconymi przez rodziców? Luiza jest moją córką. Z jakiej rodziny pochodzi? A jak pan myśli? Ona nas potrzebowała. Łatwo jest nas osądzić. Uważa pan, że nie potrafimy jej kochać? Nie wyobrażam sobie, by gdzie indziej była bardziej kochana. Jesteśmy jej rodziną i nie pozwolimy, by ją teraz od nas zabrano. Luiza. Luiza. Moja mała Luiza. Wie pan, długo na nią czekałam. Słyszałam, jak bije we mnie jej serduszko, tak cyk, cyk, cyk. A potem... Potem... Stracili dziecko. To był wypadek. Nie myślałem wtedy, że dziecko może być takie jak ona. Byłem szczęśliwy. Marianna była sobą. Przez te kilka miesięcy wydawało mi się, że nasza córeczka, ta mała istota, uleczyła ją. Był kwiecień. Wsiadła na rower i jechała do mamy. Sąsiedzi mówili, że jechała środkiem ulicy, a potem, wie pan, nie zatrzymała się na skrzyżowaniu. Potrącił ją samochód, a dziecko... Wie pan, zginęło. Nie uwierzyła. W szpitalu myślała, że urodziła. Znowu ją straciłem. Znowu zamknęła się w swoim świecie. Co zrobiłem? Powiedziałem jej, że nasza Luiza jest malutka i musi dużo spać. I że niedługo będzie z nami. Och, kłamaliśmy jak najęci. Zresztą, kłamstwo w naszej rodzinie to rzecz normalna, jeśli pan nie zauważył. Co takiego? Myśli pan, że dlaczego szukam prawdy w kartach? Prawda nie istnieje, do cholery, wszyscy żyjemy złudzeniami. Odwiedziła dom dziecka przez przypadek. Niedaleko jest jezioro. Pojechali chyba na spacer. I właśnie tam poznała Luizę, bo usłyszała, jak ktoś wołał ją po imieniu. I wie pan, jak to Marianna pomyślała, że... No, że to jej mała Luiza. Boże, co pan taki tępy? Wszystko zawsze musi być normalne. Moja siostra myśli zupełnie inaczej. Jak, a skąd ja mam niby wiedzieć? Tak, oczywiście, że staraliśmy się jej wszystko wyjaśnić, ale jakimś dziwnym trafem ta dziewczyna jej po prostu potrzebowała. Wierzy pan w cuda? W przeznaczenie? Wychodzę i zabieram ze sobą Michała. Nie jestem niemądra. Zapewniam pana. Wie pan, co to jest fotonapięcie? Kinetyka fluorescencyjna? Współczynnik dyfuzji? Symulacja Monte Carlo? Poli
Elektrolity? Modelowanie hydrodynamiczne? Nie wie pan? A ja wiem. Odejdź, proszę. Ja już dłużej nie mogę. Muszę odpocząć. Jak on się czuje? Umiera. Ale jak? Tak po prostu? Śmierć jest prosta. Myślisz, że na to zasłużył? Na śmierć? Owszem. Ja nie wiem tylko, czy on zasłużył na takie życie. Możemy coś zrobić? Ja nie wiem, co teraz ze mną będzie. Naprawdę nic cię to nie obchodzi. Ja wiem. Ty myślisz, że ja jestem zimną suką, która pozwoliła skrzywdzić swoje dzieci, potem przez lata je okłamywała, a teraz czeka, aż przyczyna jej zmartwień zejdzie z tego świata. Myślę, że za długo byłaś z tym sama. I myślę, że jesteś moją babcią. Gdzie mam podpisać? Tutaj mam podpisać, tak? Gdzie mam podpisać? Za oknem. Wszystko wydaje się inne. Lepsze. Był odcinek 5 słuchowiska z serii Każdy człowiek ma dwa końce. Wystąpili Marianna, Marta Garczyńska, Zuzanna, Joanna Maciaszczyk, Michał, Tomek Kaznocha, Eleonora, Luiza Greczko, Luiza, Krysia Kacała, nauczycielka, Magda Magiera oraz jako Edward, Dariusz Zeroszewski. Czytał Miłosz Lisiecki. Scenariusz oryginalny Anna Szymczak. Adaptacja scenariusza na potrzeby radia, montaż i reżyseria Miłosz Lisiecki. Muzyka Krzysztof Spychała. Produkcja Natalii. Serial realizowany jest we współpracy ze Studio Teatrem Castingowym M+M. Odwiedzajcie również stronę słuchowiska Każdy człowiek ma dwa końce na portalu Facebook.